Cześć! Kolejna porada będzie dotyczyć mołotowa rzuconego na mapie Deniuk przeciwko raszującym terrorystom z drzwi na Bombsite A. A mianowicie, wchodzimy sobie pod ramince. Oczywiście taka mały, jeszcze mały tip. Jeżeli będziemy poruszać się pod skosem, naciśniemy W, wówczas szybciej wchodzimy pod ramince. Tak więc wchodzimy na drabinkę, wyciągamy granat mołotu zapalający i celujemy, jak widzimy tutaj ten haczyk. Mamy tutaj tą kreskę, właściwie jakaś tabliczkę. Celujemy po prostu w biegu nad tą tabliczkę. Granat odbija się od dwóch ścianek i ląduje tuż przed drzwiami. Jest to bardzo dobry granat, właśnie który miałby stopować zawodników raszujących te drzwi. W szczególności, że o wiele łatwiej będzie nam ogarnąć tutaj ten kurnik. W momencie, kiedy terroryści będą wychodzić, ten angle jest zdecydowanie łatwiejszy do utrzymania. Natomiast tutaj właśnie jak zawodnicy mieliby wbiegać od strony drzwi, no to po prostu nad tą tabliczkę wystarczy rzucić granat i mamy spalone drzwi przeciwko terrorystom, którzy mieliby z tej strony raszować. Oczywiście prostszym granatem mógłby być tutaj wejść od przebudówki, jednak nie zawsze mamy podwojony tak naprawdę side A od samego początku. Czasem mamy podwojenie dworu i wówczas ten zawodnik, który miałby tutaj pilnować te drzwi, równie dobrze mógłby stać tutaj i znajdujący się terroryści puszujący drzwi, no nie zdążyłby po prostu pomóc swojemu koledze na sajcie. Dlatego też, tak jak wspomniałem, wchodzimy na górę, no i po prostu celujemy nad tą tabliczkę w biegu. W momencie, kiedy tam się pali, możemy dalej obserwować kurnik. W przypadku początku rundy dalsze to już jest tak naprawdę rotacja. Dziękuję za obejrzenie materiału i do usłyszenia w następnej poradzie.